Nekropolie ofiar wojny. Miejsca pamięci, kultu, czy może gniazda propagandy? Odpowiedź zależy od Was, bo to Wasza interpretacja liczy się tutaj najbardziej. Nic jednak nie zmieni faktu, iż w wielu polskich miastach, 6 stóp pod ziemią, spoczywają szczątki osób, które na terenie dzisiejszej Polski walczyły niegdyś z okupantem. W grupie tych ludzi znajdziecie także Włochów, którzy potem opowiedzieli się po stronie Hitlera, oraz Rosjan, którzy wspierali stalinowski reżim. Nie zmienia to jednak faktu, iż tu, na naszej obecnie ziemi, walczyli kiedyś o wolność i pokój. Jakkolwiek sami to rozumieli. Cmentarz żołnierzy polskich na wrocławskim Grabiszynie. Ta niezwykła nekropolia to miejsce spoczynku przeszło 600 Polaków poległych i zmarłych we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, w obozach jenieckich i koncentracyjnych oraz na robotach przymusowych. Cmentarz planowano wznieść już w 1947 roku. Władze ludowe przez 3 lata nie mogły się jednak zdecydować w kwestii lokalizacji i kosztów związanych z utworzeniem nekropolii. Pochówki rozpoczęto w 1951 roku. Jako pierwsi spoczęli tu ekshumowani jeńcy wojenni z Bielawy i Pieszyc. Tu też spoczywają dziś szczątki komandora Stefana Frankowskiego, dowódcy Morskiej Obrony Wybrzeża w 1939 roku. Następnie pochowano tu robotników przymusowych, wśród których byli też powstańcy warszawscy. Ostatnią grupą, która spoczęła tutaj w ziemi, były bezimienne, niezidentyfikowane ofiary dolnośląskich obozów koncentracyjnych. Wiele z nich zginęło w czasie haniebnych marszy śmierci w 1945 roku. Z czasem cmentarz postanowiono przenieść na pobliskie rumowisko, które stało się w ten sposób kurhanem. W 1972 roku wzgórze wzbogacono o monumentalne kamienne schody, a 7 lat później odsłonięto 23-metrowy pomnik żołnierza polskiego, zaprojektowany przez Lucję Skomorowską. Ogółem pochowano tu 604 ofiary, wśród których aż 420 pozostaje niezidentyfikowanych. We Wrocławiu wiedza o grobach wojennych żołnierzy włoskich nie jest zbyt rozległa i zwykle ogranicza się do stwierdzenia faktu, iż byli oni niemieckimi jeńcami wojennymi, napisała Grażyna Trzaskowska z Archiwum Państwowego we Wrocławiu. Cmentarz żołnierzy włoskich na wrocławskim Grabiszynie to dziś ewenement na skalę ogólnopolską. Założono go po zakończeniu Wielkiej Wojny, znanej dziś jako I Wojna Światowa. Około roku 1923 rząd włoski zakupił od wrocławskich władz parcele na terenie ówczesnego cmentarza grabiszyńskiego. Projekt zakładał przeniesienie tu szczątków żołnierzy włoskich, którzy zmarli w niewoli niemieckiej na terenie Dolnego Śląska i wschodniej części Niemiec w latach 1917-1919. Wszelkie koszta ekshumacji zwłok i budowy wrocławskiej nekropolii poniosła strona włoska.
W centralnej części cmentarza wzniesiono obelisk z napisem: Włochy swoim synom poległym w wojnie światowej 1915-1918. Jak podaje Grażyna Trzaskowska, w sumie pochowano tu ciała 1017 włoskich jeńców wojennych, zebrane z około 70 cmentarzy niemieckich, położonych między innymi na Śląsku, w Saksonii i południowej Brandenburgii. Cmentarz oficerów radzieckich na wrocławskich Krzykach to miejsce pamięci poświęcone oficerom poległym w trakcie oblężenia Wrocławia w 1945 roku. Spoczywają tu szczątki 763 osób. W tej grupie znajdują się również ciała dwóch Niemców, Horsta Witta i Józefa Wagnera, antynazistów, którzy zginęli w czasie akcji dywersyjnej przeciwko wojskom niemieckim. Co ciekawe, budowa nekropolii rozpoczęła się jeszcze w trakcie trwania walk, a strzegące jej dziś 4 czołgi i 2 armaty to sprzęt użyty w czasie oblężenia Wrocławia. Największą uwagę przykuwa jednak słynna glorieta o 5 kolumnach z granitową urną w środku. Cmentarz wzbudza dziś liczne kontrowersje. We wrześniu 2015 roku na jednym z czołgów rozwieszono transparent o treści: Ruskie czołgi WON, żądamy zwrotu wraku Tupolewa. Innym razem na pojazdach wymalowano wielkie czarne swastyki. Na szczęście to odosobnione przypadki. Warto przy tym zaznaczyć, że Rosjanie zdają sobie sprawę z faktu, iż strona polska dba o wojskowe nekropolie. Jeden z rosyjskich blogerów tak napisał w 2009 roku. Chociaż nasze Ministerstwo Obrony nie ma pieniędzy na utrzymanie wojskowych nekropolii żołnierzy radzieckich we Wrocławiu, Polacy na własny koszt troszczą się o cmentarze. Polska wydaje mi się jedynym krajem z byłego Układu Warszawskiego, gdzie groby wojenne z I i II wojny światowej są uważnie chronione i strzeżone. Wszystkie 3 nekropolie to dziś miejsce jesiennych spacerów i zadumy nad potwornością wojny. Każdej wojny.